Aby otrzymać dostęp do sekcji, przeczytaj poniższą frazę głośno i wyraźnie, patrząc prosto w kamerkę zamontowaną na terminalu. Dodatek SCP-PL-201. Procedura PL-200 Alpha. Jest to zestaw czynności wprowadzonych w czasie przełamania zabezpieczeń przez SCP-PL-200, bez wydostania się podmiotu z placówki lub też przed potwierdzeniem tego faktu. Cele nadrzędne tej procedury to zagwarantować jak najmniejsze prawdopodobieństwo wytworzenia się swoistej reakcji łańcuchowej prowadzącej do śmierci znacznej części personelu. Zagwarantować jak najmniejsze prawdopodobieństwo zmienienia się kogokolwiek w SCP-PL-201. Nośnik obiektu, którego obserwowanie daje podobne efekty co obserwowanie SCP-PL-200, wywoływane podczas tworzenia przez niego charakterystycznych i łatwo rozpoznawalnych iluzji. Zagwarantować jak najszybsze odnalezienie podmiotu w obrębie placówki, jeśli się tam znajduje, oraz jak najszybsze ponowne zabezpieczenie go. Pierwszym elementem procedury jest zaopatrzenie personelu w i nakazanie noszenia specjalnych nakryć głowy, które badają stan psychiczny osoby je noszącej. Sprawdzają, czy nie jest pod wpływem anomalnych właściwości podmiotu oraz czy osoba ta nie widziała obiektu. W przypadku spełnienia minimum jednego z dwóch ostatnich warunków, automatycznie zostanie podany środek uspokajający, środek amnezyjny klasy B oraz silny środek nasenny. Może dojść do sytuacji, w której osoba wchodząca w trans lub która stała się SCP-PL-201 zrzuci odruchowo wspomniane wcześniej urządzenie, zanim będzie ono mogło podać odpowiednie preparaty. Podczas trwania procedury PL-200 Alpha, każda osoba bez specjalnego nakrycia głowy lub będąca SCP-PL-201 zostanie poddana natychmiastowej terminacji w momencie wykrycia. Należy jednak pamiętać, że jedną instancję SCP-PL-201 należy zachować przy życiu, pozbawić przytomności i przechwycić. Następnym punktem, realizowanym równolegle z pierwszym, jest dokładne przeszukanie całej placówki w poszukiwaniu SCP-PL-200. Wszelkie reguły terminacji personelu niestosującego się do zasad opisanych w poprzednim punkcie lub będącego SCP-PL-201 zostaną zachowane. W przypadku odnalezienia podmiotu na terenie placówki, urządzenie nada odpowiedni sygnał do administracji Polskiej Filii Fundacji tuż po aplikacji określonych wcześniej środków. Ostatnią czynnością zawartą w procedurze PL-200 Alpha jest ponowne zabezpieczenie obiektu. W tym celu należy sprowadzić minimum 3 członków personelu klasy D niebędących pod wpływem SCP-PL-200 i zamknąć ich w przechowalni obiektu razem z SCP-PL-201. Żeby procedura ponownego zabezpieczenia zadziałała, muszą zostać spełnione określone warunki. W chwili sprowadzenia do nich SCP-PL-201 muszą oni być w stanie połowicznej świadomości, tudzież należy wprowadzić ich w stan paraliżu sennego. Pomoże w tym podanie silnego środka nasennego, a następnie rozpylenie w przechowalni środka, który wprowadzi pracowników klasy D w tenże stan na 5 minut. W tym czasie należy wprowadzić pochwyconą wcześniej instancję SCP-PL-201, wybudzić ją oraz jak najszybciej ewakuować się z przechowalni, zamykając ją szczelnie. Należy upewnić się, że w placówce nie ma skupiska osób nie będących pod wpływem podmiotu w pobliżu samego SCP-PL-200, ani tym bardziej jakiejkolwiek instancji SCP-PL-201. SCP-PL-201 zacznie manifestować swoje zdolności anomalne w celu zmuszenia umysłów pracowników klasy T do ulegnięcia zagrożeniu poznawczemu. Jednak bezskutecznie, po około 3 minutach w przechowalni, prawdopodobnie pojawi się SCP-PL-200. Ten czas należy wykorzystać na masowe przeszukiwanie całej placówki w celu eliminacji każdej osoby znajdującej się prawdopodobnie pod wpływem anomalnych właściwości SCP-PL-200 oraz każdej osoby będącej SCP-PL-201, to jest osób bez specjalnej aparatury wspomnianej w etapie pierwszym. Należy to zrobić z wiele większą intensywnością i bezwzględnością niż podczas losowych i niezorganizowanych rozkazów terminacji opisanych w etapie pierwszym procedury. Następnie należy rozpylić w przechowalni środek w celu zabicia wszystkich znajdujących się tam ludzi oraz instancji SCP-PL-201. Procedurę PL-200 Alpha można uznać za zakończoną i odwołać dopiero, gdy podmiot wejdzie z powrotem w stan pasywny wewnątrz przechowalni. Następnie należy wysłać konserwatora, by zabrał z niej ciała, zgodnie ze standardowymi procedurami konserwacji tego pomieszczenia opisanymi w specjalnych czynnościach przechowawczych. W przypadku niepowodzenia ostatniego etapu należy powtarzać ten proces, dopóki jest to możliwe. Jeśli w placówce nie pozostanie ani jedna przytomna lub zdolna prowadzić procedury do końca osoba, na jej teren wysłana zostanie jednostka MFO Lambda-1 Sprinterzy, wyposażona w odpowiedni sprzęt w celu ponownego zabezpieczenia obiektu. Rozkazy terminacyjne pozostają aktywne. Większość elementów procedury PL-200 Alpha domyślnie przeprowadzają i koordynują znajdujące się na terenie placówki specjalnie przeszkoleni w tym zakresie funkcjonariuszy ochrony. Dodatek SCP-PL-202, procedura PL-200 Beta. Jest to zestaw czynności wykonywanych podczas potwierdzonego wydostania się SCP-PL-200 z placówki.
i wprowadzenie zarządza i ogłasza we wszystkich placówkach Rzeczypospolitej Polskiej oraz informuje o tym Radę O5, administracja polskiej filii fundacji. Celami narzędnymi tej procedury są jak najszybsze odnalezienie podmiotu i doprowadzenie go do ponownego zabezpieczenia, jak najdokładniejsze i jak najszybsze wyciszenie ewentualnej aktywności medialnej związanej ze skutkami aktywności obiektu w celu uniknięcia przypadkowego i niekontrolowanego rozprzestrzenia się wizerunku SCP-PL-200 w przestrzeni publicznej, jak największe ograniczenie ofiar wśród ludności cywilnej i pracowników fundacji. Pierwszym elementem tej procedury jest odnalezienie podmiotu. Wszystkie placówki w kraju, w których mogło dojść do rozprzestrzenienia się zagrożenia informacyjnego lub poznawczego, muszą zostać przeszukane pod kątem osób w transie lub SCP-PL-201 oraz samego bytu. Zgodnie z procedurą SCP-PL-200-alfa, z dodatkowymi jej elementami, którymi są ogłoszenie konieczności zamknięcia się w przeznaczonych dla siebie pokojach, zablokowania możliwości jakiegokolwiek kontaktu poza pomieszczeniem do momentu zniesienia procedur oraz zgłaszania każdych zauważonych podejrzanych zachowań. W przeciągu 2 godzin do placówek dostarczone zostaną potrzebne ochronie urządzenia wspomniane w procedurze PL-200-alfa, jeśli zgłoszone zostaną braki. Po wykryciu podmiotu przez kogokolwiek urządzenie nada o tym automatyczny sygnał do administracji krajowej oraz placówki macierzystej bytu. W przypadku odnalezienia SCP-PL-201 lub osoby w transie należy nadać ten komunikat ręcznie. Następnie nakazuje się wyeliminować jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że ktokolwiek będzie mógł podtrzymywać stan aktywny bytu i zaczekać, aż podmiot wejdzie w stan pasywny, informując o tym niezwłocznie strefę, w której znajdował się oryginalnie SCP-PL-200. Przeprowadzenie ponownego zabezpieczenia metodą niestandardową w placówce macierzystej. Jeden pracownik klasy D musi zostać zaproszony do przechowalni obiektu oraz otrzymać drukowaną kopię opisu i wyglądu właściwości anomalnych SCP-PL-200. Koordynujący akcje muszą dołożyć wszelkich możliwych starań, by pracownik zaczął intensywnie myśleć o obiekcie i wpadł w trans. W tym celu można chociażby zastosować udawanie i kontrolowanie i chwilowe awarie światła w samej przechowalni, w celu stworzenia odpowiednich warunków do występowania odczuć takich jak terror, przerażenie czy panika. Można także użyć środka będącego substancją psychoaktywną, powodującą silne uczucie niepokoju, strachu oraz omamy słuchowe. Po pojawieniu się podmiotu w przechowalni należy rozpylić wewnątrz środek w celu terminacji pracownika. Ciałem musi zająć się podobnie jak w przypadku udanego zabezpieczenia podczas procedury PL-200-alfa konserwator, zgodnie ze standardowymi procedurami konserwacji przechowalni. Inaczej procedury wyglądają, jeśli podmiot lub cokolwiek z nim związane, patrz wcześniejszy akapit, nie zostanie odnaleziony na terenie żadnej z placówek w kraju. Wtedy cała polska filia powinna być postawiona w stan najwyższej gotowości, zawiadomić Radę O5, organizować rutynowe patrole nad miejscami zabudowanymi, oczywiście z zachowaniem tajności, np. poprzez używanie samolotów z symboliką Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz szukać w mediach jakichkolwiek informacji o występowaniu zjawisk społecznych charakterystycznych dla działalności SCP-PL-200. Wszystkie zespoły powinny doszukiwać się zachowań takich jak losowe, nieuzasadnione i gwałtowne akty agresji wobec samych siebie lub innych osób oraz tworzenie zgromadzeń w celu masowego dokonywania ich. Gwałtowne i bardzo częste tiki nerwowe. W przypadku przeprowadzania patrolu lądowego, ciągłe, głośne powtarzanie jednego słowa lub zdania. Jeśli wykryte zostanie miejsce, w którym zachodzą wyżej wymienione sytuacje, należy jak najszybciej odseparować je od świata zewnętrznego oraz zablokować dostęp jakimkolwiek mediom. Wszyscy mieszkańcy muszą zostać potraktowani środkami amnezyjnymi klasy B i silnymi środkami usypiającymi, znajdującymi się w specjalnej amunicji do przystosowanych do akcji karabinów, podobnej do tej używanej przy podawaniu środków usypiających dzikiej zwierzynie. Bądź, jeśli jest to środek miejski z większą liczbą ludności, należy rozpylić nad tamtym miejscem mieszaninę środków amnezyjnych klasy A oraz środków usypiających, a także wpuścić ją do instalacji wodociągowej. Wszystkie powstałe instancje SCP-PL-201 muszą zostać poddane natychmiastowej terminacji. Rozpoznać je można po tym, że opierają się działaniu rozpylanej bądź poddawanej mieszaniny. Ich historię należy przeredagować, sugerując na przykład śmierć w wypadku samochodowym. Należy następnie podjąć próbę odnalezienia podmiotu, który, jeśli wszystkie osoby pod wpływem SCP-PL-200 zostały zneutralizowane według wymienionych wcześniej wytycznych, powinien przejść w stan pasywny. Byt najprawdopodobniej znajdować się będzie w którymś z budynków, ponieważ zaobserwowano u niego skrajną niechęć do przebywania na świetle słonecznym w stanie aktywnym. W przypadku przeprowadzania akcji nocą podmiotu należy szukać także blisko miejsc, gdzie przypuszczalnie mogli próbować chronić się ludzie nie będący pod jego wpływem, czyli na przykład przy kościołach, bibliotekach, urzędach miejskich i tym podobnych. Po odnalezieniu podmiotu automatycznie zawiadomiona o tym zostanie placówka macierzysta obiektu oraz administracja krajowa fundacji.
Przeprowadzić wtedy trzeba niestandardową procedurę ponownego zabezpieczenia opisaną pod koniec poprzedniego przypadku konieczności wprowadzenia procedury PL200 beta. Ogólnokrajowy alarm można znieść dopiero w momencie, kiedy obiekt znajdzie się w stanie pasywnym w swojej przechowalni. Poinformowana o tym musi zostać także Rada O5. Wymaga się też podjęcia wszelkich starań co do odnalezienia źródła ulegnięcia zagrożeniu poznawczemu lub informacyjnemu związanemu z SCP-PL200 przez osobę poza placówką i zneutralizować je w celu uniknięcia przyszłych incydentów. Notatka. To koniec sekcji średniego ryzyka. Kazali nam pod koniec każdej z nich pisać notatki informacyjne jako ostrzeżenie co do następnej, jeśli starczy nam czasu. Treść może być dowolna, bylebyśmy nie zaczęli pisać czegoś, co nie byłoby uznane za niebezpieczne dla czytającego. Ogólnie przybliżę ci cel tych notatek, gdyż nie wiem, czy mój poprzednik to zrobił. Otóż one przekazują przydatne później informacje w bezpiecznej formie, w założeniu. Przy okazji odwracają lekko twoją uwagę, rozbijają twoje skupienie przez swoją o wiele luźniejszą formę. Jako kierownik projektu sam zaproponowałem tego typu rozwiązania, teraz jednak do rzeczy. Już natknąłeś się na pierwsze zagrożenia, które zostały skutecznie zniwelowane przez brak znajomości samego podmiotu. Mimo to napisałem ci odpowiednie ostrzeżenia. Nie wracaj do tego teraz. Tak naprawdę cały ten dokument i natura SCP-PL200 stanowią bardzo dobry test dla twojego mózgu i twojej woli. Sprawdzają też twoje poczucie odpowiedzialności. Wiesz może sytuację, kiedy jakiś żartobliwy kolega podchodzi do ciebie i mówi: nie myśl o różowym słoniu? Wielu z nas w rozkojarzeniu pomyśli właśnie o różowym słoniu. Nawet jeśli tylko coś takiego przeczytamy, to większość z nas ludzi automatycznie zacznie o tym myśleć i to wizualizować. Tutaj musisz się pilnować. Nie możesz myśleć o różowym słoniu, ani za nadto rozważać nad tym, co czytasz. Moja dobra rada. Następne sekcje czytaj jak książkę, której nienawidzisz. Wmawiaj sobie cały czas, jakie to nie jest nudne, drewniane, kiczowate, źle napisane. Nie poszczególne fragmenty. Ogół. Zajmuj tym twoje myśli, dzięki czemu nie wczujesz się w dokument, nie stworzysz dla siebie innych zagrożenia. Będziesz rozważał o samym tekście jako stosie liter, a nie o jego treści. Poszczególne fragmenty i tak siłą rzeczy zapamiętasz. Nie da się całkowicie nie ulec temu zagrożeniu informacyjnemu, jednak jeśli będzie to gdzieś z tyłu głowy, to nie da katastrofalnych efektów. Jak masz silną wolę, możesz zmusić swój umysł do wytworzenia pustki podczas czytania. Masz się przed nim, jeśli jest to w formie tekstu, w taki sposób właśnie bronić. Wyłowisz te myśli, gdy będą ci potrzebne, zrobisz szybko, co masz zrobić i niemal od razu podadzą ci środki amnezyjne. Po problemie. Jednak jeśli te myśli zaczynają cię przejmować, jeśli jedna myśl tworzy ileś następnych, krzycz, by ktoś jak najszybciej ci pomógł. Miałeś przeprowadzić eksperyment? To bez znaczenia, nie ryzykuj wpadnięcia w trans i uwolnienia podmiotu. Na szczęście z opisaniem tej sekcji uwinąłem się wyjątkowo szybko, dzięki czemu mogłem napisać ci wszystko, co chciałem. Zanim mój czas dobiegnie końca, pamiętaj. Czytaj to jak absolutnie najgorszą, najnudniejszą, najbardziej sztuczną i najbardziej drewnianą, fabularną książkę w twoim życiu. Tutaj nie będzie już bezpiecznych fragmentów ani ostrzeżeń. Dr. Krzysztof Sawicki.